Dziś w kurierze pokazujemy Wam proste triki snukerowe, które możecie wykonać sami. Witamy w kolejnym wydaniu Kuriera Snukerowego. Postanowiliśmy, że dzisiaj pokażemy Wam kilka trików snukerowych, dzięki których znajomości nie tylko zaimponujecie swoim znajomym, ale być może wygracie z nimi jakiś zakład. Triki są bardzo proste, ale zarazem efektowne i co najważniejsze, nie wymagają jakichś czysto snukerowych umiejętności. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby oglądać odcinek do końca, bo jeden bonusowy trik pokaże nam nasz gość niespodzianka. Pierwszy trickshot polegać będzie na wrzuceniu monety do pustej szklanki ustawionej na bandzie. Cały trik polega na odpowiednim ustawieniu monety na naszej bandzie. Należy położyć ją na równo z krawędzią bandy oraz oczywiście odpowiednio wyczuć siłę tego uderzenia. Im więcej będziecie trenować, tym lepiej Wam będzie wychodzić to uderzenie. Ja spróbuję jeszcze raz. No niestety zagrałem trochę za mocno, ale będę trenować. Drugi z naszych trickshotów polega na tym, żeby zaliczyć białą bilą bilę żółtą jako pierwszą, przy czym biała nie może dotknąć ani jednej z czerwonych. Czy jest to możliwe? Zobaczcie. Cały myk polega na tym, żeby odpowiednio zbalansować te trzy bile, ustawić czerwone bliziutko bandy. Na dobrym stole może być problem ze zbalansowaniem, wtedy ewentualnie należy przyklepać czerwone, żeby lepiej trzymały się w jednym miejscu, oprzeć o nie żółtą, zebrać zakłady od kolegów i na palcach pobiec na drugą stronę stołu, żeby wykonać to uderzenie. Efekt uzyskujemy dzięki odpowiednio mocnemu uderzeniu pięścią w bandę. Kolejny trickshot polegać będzie na ustawieniu trzech kijów do snukera na stole oraz odpowiednim wykorzystaniu ich do wbicia czarnej bili do środkowej kieszeni. Najważniejsze w tym ustawieniu jest to, aby te dwa kije były złączone ze sobą i ustawione równo. Trzeci kij musi być wsunięty trochę bardziej do kieszeni, tak żeby biała spadła po nim i wsunęła się na te dwa kije. Dodatkowo musicie skontrolować, czy biała, jeżeli spadnie z tych kijów, czy równo poleci do czarnej. Możecie taką próbę wykonać na sucho. Jest ok. Jeżeli już tak naprawdę chcecie zaimponować swoim znajomym, to samo uderzenie możecie wykonać po trzech bandach. No dawaj, dawaj, dawaj. Kolejny trickshot polega na tym, żeby w takim ustawieniu wbić do narożnej kieszeni białą, ale nie wbijając czerwonych. I uwaga, nie można używać kija, jedynie dłoni. That's the way you do it, baby.
Sekretem jest pewne, krótkie dosyć pociągnięcie ręką. Dajemy klapsa białej bili, tak żeby nadać jej dużo postępowej rotacji. Ten trickshot polegać będzie na wbiciu czerwonej bili, mimo że mamy ustawionego snookera za żółtą bilą. Jeżeli nie wiecie, o co w tym zagraniu chodzi, to wasza próba będzie wyglądać tak. Cały trik polega na tym, aby odpowiednio daleko wyprowadzić kij i przy okazji jednego uderzenia wbić również i czerwoną. Dodatkowo musicie zagrać odpowiednio szybko, tak żeby wasz znajomy niczego nie zauważył. Pokażę wam to zagranie w zwolnionym tempie. Kolejny trickshot nazwałem Samuraj, bo... A, zresztą sami zobaczycie dlaczego. Do wykonania tego trickshota potrzebujemy zaledwie dwóch bil, czerwonej ustawionej w samej kieszeni narożnej stołu oraz białej mniej więcej na wysokości punktu różowej, może troszkę poniżej. Kwestia wyczucia tego pchnięcia białej, wbicia jej w bandę, tak żeby nadać jej prawej rotacji, która później uaktywni się tu i skieruje białą do czerwonej. Kolejne uderzenie, którym możecie zaimponować swoim znajomym, to wbicie czarnej do środkowej kieszeni. Z tego ustawienia wydaje się to niemożliwe, ale spójrzcie sami. Żeby wykonać ten trik, potrzebujecie 8 czerwonych oraz jedną czarną. Na początku ustawiamy 5 czerwonych przy bandzie. Bardzo ważne, żeby się ze sobą stykały oraz również dotykały bandy. Do tego dokładamy czarną bilę, również styczna. Szósta czerwona idzie obok czarnej, też muszą się dotykać. Siódma czerwona idzie tutaj, pod lekkim kątem. Tutaj akurat bile nie mogą się stykać, musi być mały odstęp. Ósma bila idzie pod kieszeń, tutaj. I teraz biała przy bandzie, musimy zagrać z odpowiednią siłą w pierwszą czerwoną, tak żeby ta czerwona odepchnęła tą czerwoną, ta bila również odejdzie od bandy, a czarna zostanie popchnięta tu i po strońcu wpada do środkowej kieszeni. I voilà. Spotkaliśmy jeszcze w klubie Jarka Kowalskiego, który przyszedł ciężko potrenować. Cześć Jarku. Ciężko to za mało powiedziane, ja bardzo ciężko trenuję. To może pokażesz nam jakiegoś trickshota, co ty na to? No mam taki jeden w zanadrzu. Nie, tylko że wyjdzie, zobaczymy. Kiedyś to było moje firmowe zagranie. Pięknie. O! Widać jeszcze cały czas coś tam wychodzi. Jarek, ale to miał być prosty trickshot, który prawie każdy może wykonać. No przecież on jest prosty, dlatego wbiłem. To było kilka prostych trickshotów, dzięki którym zaszpanujecie przed swoimi znajomymi. Czekamy na wasze nagrania. Swoje próby możecie wrzucać w mediach społecznościowych i te filmiki opatrywać koniecznie hashtagiem Kurier Snookerowy. Czekamy na wasze nagrania. Michał, wyszło mi. No brawo, wreszcie. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Kuriera Snookerowego. Pierwszy trickshot polega na wrzuceniu monety do pustej szklanki z wodą. Nie, bez wody. Jeszcze raz.
Proszę bardzo. Źle. Siódma czerwona jest ustawiona pod kątem. No to przepraszam, źle policzyłem. 9 czerwonych potrzebujecie, bo jeszcze jedna bila będzie potrzebna tutaj. A, bo ja tu 6 ustawiłem, czyli wszystko się zgadzało. 8 potrzebuję. Czyli tu idzie 7, a 8 co? 2, 4, 6. 9 mam teraz. Teraz jest 8. No nie. No co najważniejsze, te triki są niezwykle proste w wykonaniu. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snukerowego.